Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać najnowszy produkt Satela Centrala Perfecta 64M. Jest to już, można powiedzieć, całkowicie modułowy system, bo mamy samą centralę z budowanym komunikatorem już 2G, 4G, czyli nie musimy się obawiać, że ktoś nam coś wyłączy. To powinno działać jeszcze długimi latami. I jeśli chodzi o samą płytę, niewiele się różni. Dostarczana jest z anteną. Czy to dobrze, czy to źle? Z jednej strony dobrze, z drugiej źle. Mamy antenę. Od razu, jeśli pakujemy to do obudowy plastikowej, nam to pasuje. Jeśli pakujemy to do obudowy metalowej, ta antena praktycznie się nie nadaje. Musimy wymienić na jakąś inną antenę, co za tym idzie, musimy wymienić konektor, parę groszy. Nie, to jest istotne, natomiast sprzedawana jest bez obudowy, a przystosowana do obudowy plastikowej standardowo. Natomiast to, co wyróżnia tą centralę, może o samych takich parametrach najpierw powiem kilka zdań, to możliwość podziału na cztery strefy. We wcześniejszej mieliśmy tylko dwie. W każdej mamy możliwość podzielenia to na trzy tryby załączania i mamy możliwość podłączenia tutaj 64 wejść. Jeśli chodzi o ilość urządzeń takich jak klawiatury, to tutaj nam się nie zmieniła. Możemy mieć cztery, czy to przewodowe, czy bezprzewodowe, czy mieszane. Natomiast sporo się zmieniło, jeśli chodzi o tą modułowość, bo tak jak widzicie, tutaj mamy złącze do modułu odbiornika urządzeń bezprzewodowych Mikra. Standardowo wcześniej mieliśmy do wyboru centralę albo z modułem, albo bez modułu. Jeśli ktoś kupił bez modułu i chciał dołożyć jakąś bezprzewodówkę, niestety musiał centralę wymienić. Nie było możliwości zamontowania tego. W tym momencie mamy moduł, który wpinamy i mamy naszą centralę praktycznie jako centralę WRL. Czyli nie musimy wydawać na początku pieniędzy, jak nie jesteśmy pewni, że nie będziemy korzystać z urządzeń bezprzewodowych. Natomiast możemy to dorzucić w każdej chwili. Wcześniej, tak jak wspomniałem, było to niemożliwe. Drugą istotną, ciekawą zmianą jest, chyba bardziej istotną niż ten moduł do bezprzewodówek, jest możliwość podłączenia systemu ABAX. Dużo więcej możliwości, dużo więcej urządzeń, dużo więcej czujek. Wielokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, że brakowało mi czujki zewnętrznej. Satel ma je, ale tylko właśnie dla ABAXa, do Perfecty nie można było tego podłączyć. A teraz będzie można. Możemy podłączyć do systemu zarówno moduł ACU280, bądź ten większy gabarytowo ACU220 i przyjmujemy pełną funkcjonalność. Chciałoby się powiedzieć, lepsze niż Integra, bo jeśli do bezprzewodówki 433 MHz możemy podłączyć wszystko, co jest związane z mikro, do ABAXa możemy podłączyć wszystko, co jest związane z ABAXem drugim, no to mamy większe możliwości, teoretycznie większe pole wyboru odnośnie czujników niż przy Integrze. No ale niestety tak nie jest. Korzystamy albo z 433, albo 868 ABAXa. Więc nie jest tak fajnie. Natomiast jeśli mamy moduł pilotów Int RXS, to przy którejkolwiek bezprzewodówce musimy go po prostu spakować w pudełko
bo nie będzie działał. Piloty do ABAX-a są dedykowane ABAX-owe, do Mikry te, które są do Mikry, tamte nie mogą być podłączone. Także taki trochę ząk w postaci tego, że jeśli ktoś miał Perfekte WRL z częściowo bądź w całości z urządzeniami bezprzewodowymi na Mikrze i teraz się ucieszył, że wchodzi Perfekta 64M, którą można rozbudować o ABAX-a i z tymi czujnikami zewnętrznymi, na których mu tak bardzo zależało, że sobie rozbuduje, no to tanio nie będzie, bo to co ma, musi wyrzucić i kupić praktycznie wszystko od nowa. No niestety. Natomiast to jest taki, wydaje mi się, chyba jedyny minus tego systemu. No, może jedyny na tą chwilę, bo na dobrą sprawę temat jest tak świeży, produkt wszedł dosłownie miesiąc temu i dopiero teraz udało mi się skompletować taki komplet urządzeń i tak jak patrzę na datę produkcji, to mniej więcej około 2 tygodnie temu były produkowane, więc to jest na razie wychodzi od producenta, wpada do dystrybutora, dystrybutor wysyła, trafia to do nas, także to jest cały czas w obiegu. Podejrzewam, że no są gdzieś pewnie już zainstalowane systemy, ale żeby ktokolwiek mógł coś o tym powiedzieć, to nie sądzę. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Bo tak jak kiedyś była Mikra z tą swoją bezprzewodówką, z tymi wszystkimi urządzeniami zielonymi, no to działało. Jak urządzenia teoretycznie te same podłączaliśmy do Perfekty, no były cyrki. Może nie było z tym tragedii. Ja bardzo polubiłem centralę Perfekta, jak pewnie większość instalatorów, którzy to montowali, ale niestety system bezprzewodowy Mikry w Perfekcie nie do końca działał tak, jak działać powinien. Nie będę tu się wdawał w szczegóły, jest mnóstwo o tym w internecie, ja to wszystko praktycznie potwierdzam. Sam wielokrotnie dzwoniłem do producenta z takimi informacjami, żeby przekazać, co się dzieje. Twierdzili, że nic nie wiedzą, w każdym razie dzieje się, zobaczymy, co się będzie działo, jeśli chodzi o ABAX-a i tak dalej. Także na tą chwilę ja nic, ani złego, ani dobrego o tym nie powiem, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to się będzie zachowywać. Jestem w takiej sytuacji, że potrafię mieć kilka miesięcy przed wprowadzeniem sprzętu na rynek, żeby go potestować i się pobawić. W tym przypadku Satel chyba mnie zaskoczył, tak jak wszystkich, że dostałem informację kilka dni przed wprowadzeniem urządzeń na rynek i zmianą cennika i tyle. Nie wiem, jak to działa. Nie będę tutaj ani mówił, że jest dobre, ani złe. Podłączymy, podziałamy i wtedy będzie można po jakimś czasie powiedzieć, co z tym się dzieje. Natomiast duży plus, bardzo duży plus, jeśli chodzi o Perfektę, mamy nowe manipulatory. Mamy standardowo, możemy podłączyć manipulator przewodowy i bezprzewodowy, tak jak mieliśmy do tej pory, pod warunkiem, że będziemy korzystać z urządzeń bezprzewodowych Mikra. Możemy podłączyć bezprzewodowy manipulator, dokładnie tak samo wyglądający, ale już zbudowanym czytnikiem RFID, ale w momencie, kiedy będziemy korzystać z systemu ABAX. Natomiast jeśli chodzi o przewodowe rozwiązania, mamy klasyczny manipulator, który był do tej pory. Mamy możliwość obsługi z manipulatora dotykowego TSH2 i TSG2, czyli z tych dwóch nowych manipulatorów, właściwie nowych, ostatnio wprowadzonych na rynek, można powiedzieć, manipulatorów, oraz z nowego manipulatora, całkowicie nowego, dotykowego KSG2R. Jest to manipulator zarówno do Central Integra, jak i do Perfekta. Zastępuje starszą wersję KSG. Ja bardzo lubiłem tamte manipulatory. Nie wiem dlaczego, jak coś
mi się zaczyna podobać, to zaprzestają tego produkcji. Tak samo było z tymi dwoma manipulatorami dotykowymi we wcześniejszej wersji, ale tego, jak już w którymś filmie powiedziałem, nie żałuję, bo fajne funkcjonalności otrzymał. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałem, nie mam zielonego pojęcia, czy to będzie działać stabilnie, czy nie. Będę coś więcej wiedział, to będę dawał sygnał. Natomiast manipulator wygląda bardzo estetycznie. Jest tak jakby, to nie jest szkło, ale jest dotykowy, no sensoryczny, dotykowy można powiedzieć. Sterowanie mamy tutaj gestami, możemy sobie przesuwać. Mamy makro polecenie, tak jak w tamtych starszych manipulatorach, więc wygląda na to, że fajnie to trochę popchnie do przodu ten system, bo tego akurat brakowało. W momencie, kiedy do gry wchodzi ABAX, mamy również możliwość ogarnięcia termostatów. Też bardzo fajny krok do przodu. Ogólnie według mnie bardzo dużo zyskuje. Mam nadzieję, że to będzie działać stabilnie, bo tak sobie myślę, że jeśli nie potrzebujemy sterować właśnie jakimś pseudointeligentnym domem, chociaż tutaj liczba wyjść i wejść nam się też już trochę powiększyła, myślę, że to jest, że tak powiem, królowa na tą chwilę, bo Perfekta to królowa instalacji na domkach jednorodzinnych, no bo tutaj naprawdę do wyboru, do koloru teraz mamy, aczkolwiek nie możemy skorzystać trochę z tego, trochę z tego, musimy zdecydować się, w którym kierunku idziemy, czy ABAX, czy ten tańszy, aczkolwiek z dużo mniejszymi możliwościami system bezprzewodowy Mikra, ale już mamy przynajmniej jakieś możliwości. I teraz te możliwości, jakie daje nam na przykład ABAX. No, czy może zacznijmy od Mikry, bo tu jest chyba mniej do powiedzenia. Jeśli zastosujemy ten moduł odbiornik, możemy korzystać, tak jak powiedziałem, z całej palety tych zielonych urządzeń do Mikry. Mamy jeden manipulator bezprzewodowy klasyczny, dokładnie taki. I możemy mieć 64 urządzenia bezprzewodowe. Więc naprawdę dosyć spory system. Oczywiście te wszystkie retransmitery i tak dalej tutaj, no wszystko co jest związane z systemem bezprzewodowym Mikra. Natomiast jeśli zastosujemy ABAXa, mamy możliwość zastosowania tylko i wyłącznie jednego kontrolera i możemy tak naprawdę zrobić tutaj sobie system taki hybrydowy, może być też całkowicie bezprzewodowy, nie ma żadnego problemu. Mamy klawiaturę bezprzewodową, wyglądającą do złudzenia, właściwie nie do złudzenia, podobnie, tylko dokładnie tak. Wyróżnia się tak naprawdę tylko tym czytnikiem od tej pierwotnej. I możemy dodać 48 urządzeń bezprzewodowych. 48 wejść, no i wyjść. Jeśli chodzi o plusy, jakie zyskujemy, jeśli chodzi o ABAXa, no to tak jak w ABAXie drugim, mamy temperatury boczne, mamy termostaty, możemy dodać do czterech manipulatorów bezprzewodowych, bądź również je mieszać z przewodowymi. Przewodowy w niczym system nie koliduje z jedną bezprzewodówką i z drugą bezprzewodówką. Tutaj to możemy mieszać dowolnie, natomiast jeśli chodzi o bezprzewodówkę, to już na początku musimy się zdecydować, bo jeśli pójdziemy w stronę tańszych rozwiązań, a okaże się, że potrzebujemy coś z ABAXa, bo w Mikrze tego nie ma i pewnie nie będzie, no to mamy taki problem, że musimy wywalić Mikrę i przejść całkowicie na ABAXa, bo nie będzie to jednocześnie działać. Oczywiście większa centrala, większa ilość wejść, większa ilość stref, czyli większa ilość użytkowników. W Perfekta 64 mamy ich do dyspozycji 62 i to zarówno mogą sterować kodem, brelokiem czy pilotem. Dla 62 użytkowników pełna funkcjonalność. Od strony instalacyjnej
Wywróciło się praktycznie wszystko do góry nogami, bo zmienia się adresacja urządzeń. W tym momencie będą tak jakby dwa równoległe systemy Perfekta, które trzeba będzie po prostu inaczej podłączać. Znaczy podłączać może nie, chociaż dochodzą nowe urządzenia, które będą podłączane nie jak do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o adresację, będzie to różna adresacja. Trochę bigos, ale myślę, że instalatorzy sobie z tym powinni poradzić. Tym bardziej, że mamy tutaj tak naprawdę urządzenia, które po części, jeśli ktoś jest już na rynku jakiś czas, to na pewno zrobił coś na klawiaturze dotykowej, na pewno miał do czynienia ze starszymi modelami KSG. Także jeśli chodzi o makropolecenia, czy coś, co tutaj robimy, sterowania, jeśli chodzi o manipulatory, zachowuje się to dokładnie tak samo jak w Integrze. Myślę, że tutaj nie będzie z tym większego problemu. No i możliwość podłączenia do 7 ekspanderów INT, na przykład ORS, co już pozwala też sterować sporoma ilościami urządzeń. Także taka centralka niby niepozorna, ale już robi kupę roboty. No i coś, co nam się na pewno przyda, czyli podgląd tych temperatur, jeśli chodzi o urządzenia bezprzewodowe w Abaxie. To też jest fajna funkcjonalność. Bardzo chwalą sobie ludzie, którzy mają te systemy i z nich korzystają. Tak jak powiedziałem, ja dopiero zaprzęgam te urządzenia do pracy. Będę się nimi bawił, będę testował i myślę, że za jakiś czas będę mógł coś więcej powiedzieć. Natomiast równolegle niebawem już pojawi się na naszej platformie tak jakby nowe szkolenie na Satel Perfekta 64M, bo jakby nie było, jest to zupełnie praktycznie inny system z zupełnie innymi rozwiązaniami. Dlatego będzie to tak jakby oddzielne szkolenie, oddzielny kurs. Także też zapraszam do śledzenia i naszego kanału i zaglądania ewentualnie na platformę, chociaż na pewno nie omieszkam powiadomić, jak takie szkolenie wpadnie. Tymczasem dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, Maciek.